Jeśli zostaniecie nazwani brzoskwinią w hotelu, być może nadszedł czas, aby porozmawiać z kierownikiem. A jeśli usłyszycie kod Nora w sklepie, powinniście natychmiast udać się w kierunku wyjścia. Zanim wybierzecie się w wymarzoną podróż do Stanów, warto poznać tajne kody, których rozumienie może okazać się nie do przecenienia. Wiele zawodów ma swój własny, unikalny żargon, który dla osób postronnych jest zupełnym galimatiasem, ale jesteśmy tu, by to zmienić. Zostańcie z nami i rozszyfrujmy te fascynujące, ukryte wiadomości. Późnym wieczorem w szpitalu jeden z rezydentów podchodzi do drugiego, mówiąc, że jest kompletnie wykończony po przyjęciu 3 chodzików na piętrze i sprawdzeniu 2 dyskopii, które ciągle szarpią za rurkę do jedzenia. Chwila, że co? Jedno jest pewne. W słowniku nie znajdziecie wyjaśnienia tych słów. Lekarze mają swój własny specjalny język, za pomocą którego dzielą się różnymi informacjami i rozmawiają o nieprzyjemnych sytuacjach bez obawy, że ktoś niepożądany się zorientuje. Pozwolę więc sobie przetłumaczyć te terminy. Chodzik jest używany w odniesieniu do starszych pacjentów, którzy często są przykuci do łóżka. Dyskopie odnoszą się z kolei do ludzi, którzy nie radzą sobie z codziennym życiem w domu, więc lekarze używają tego terminu, aby zasugerować, że dana osoba musi zostać przyjęta do szpitala, nawet jeśli nie ma konkretnych, pilnych problemów zdrowotnych. A rurka do jedzenia? To po prostu zabawne określenie sondy pokarmowej. Jeśli myślicie, że te słowa to jakiś nowy trend lub studencka inicjatywa, to się mylicie. Specy od medycyny zaczęli używać własnego żargonu jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Na przykład w 1969 w liście wysłanym do czasopisma medycznego całkowicie skrytykowano termin FLK, który w tłumaczeniu oznacza śmiesznie wyglądające dziecko. Jednym ze sformułowań często używanych w szpitalach jest kot brązowy, co oznacza, że lekarze mają do czynienia z nietrzymaniem moczu numer 2. Co ciekawe, w Australii kot brązowy oznacza coś zupełnie innego. Jest to alarm w przypadku najgorszych scenariuszy, od masowych wypadków w transporcie po klęski żywiołowe, takie jak tsunami lub cyklony. Gdy ten kot jest aktywny, szpitale szybko przenoszą swoich pracowników tam, gdzie są najbardziej potrzebni, tak aby pacjenci w stanie krytycznym byli traktowani priorytetowo. Termin kot brązowy jest również używany w sklepach sieci Walmart w całych Stanach Zjednoczonych, ale jego znaczenie jest nieco inne. Oto moja sugestia. Jeśli usłyszycie to podczas kupowania rzeczy na obiad, powinniście natychmiast opuścić sklep. Kot brązowy oznacza, że w środku dzieje się coś niebezpiecznego lub podejrzanego. Ale to ich nie jedyna tajna wiadomość. Jeden z pracowników Walmarta ujawnił w internecie, że stosują co najmniej 8 różnych kodów, których klienci mają nie rozumieć. Weźmy na przykład kod Adam. W Walmarcie mówi się tak o zagubionym dziecku, które błąka się po sklepie. Jeśli ktoś zostanie ranny, rozlegnie się kod biały. Gdy zbliża się duża burza lub jakieś inne niespodzianki pogodowe, usłyszycie kod czarny. A jeśli pracownik powie kod pomarańczowy, oznacza to, że mamy do czynienia z jakimś chemicznym problemem, od którego należy trzymać się z daleka. Ale nie wszystkie kody w Walmarcie są symptomem czegoś niedobrego. Kod Iskra to sygnał, że potrzeba więcej osób przy kasach, a kodu C używa się, gdy brakuje kogoś w punkcie obsługi klienta. Istnieje również zabawna plotka o rzekomym tajnym języku randek w supermarkecie. I to nie tylko w Walmarcie. Kody te nie są wypowiadane, ponieważ dotyczą raczej sposobu zarządzania zakupami, ale nadal są zabawnym sposobem dla kupujących, aby pokazać, że są singlami gotowymi na nowe doświadczenia. Na przykład, jeśli umieścicie kiść bananów w swoim koszyku w pozycji pionowej, oznacza to, że szukacie miłości. A jeśli chcecie okazać zainteresowanie facetowi, powinniście po prostu przemycić brzoskwinię do jego koszyka. Trzymajcie kciuki, żeby też znał ten tajny kod, bo inaczej wyjdziecie na nieznany, wrzucający owoce do koszyka nieznajomych. C.
centra handlowe również mają swój własny sekretny język. W niektórych sklepach używa się słowa nora, gdy pracownicy mają poważne kłopoty. Na przykład jeśli ktoś wejdzie do sklepu w kiepskim nastroju i zacznie robić sceny, rzucając wszystkim dookoła, pracownik może zadzwonić do ochrony i powiedzieć: "Cześć, nora, mam problem z klientem." Nora brzmi jak imię kierowniczki, prawda? Ale w rzeczywistości jest to akronim od Need Officer Right Away. Jest to więc sprytny sposób na poproszenie o pomoc bez eskalowania sytuacji. Jeśli Primark jest waszym ulubionym miejscem do odświeżania garderoby, powinniście wiedzieć, że ich były pracownik zdradził kilka sekretów. Na przykład, jeśli słyszycie komunikat o tym, że ktoś o tożsamości Mr. Brown musi przyjść do kasy, prawdopodobnie oznacza to, że klient ma kłopoty, a personel po prostu nie chce ostrzegać klientów, że ochrona jest w drodze. A oto najmniej chwalebna wiadomość ze wszystkich. Zgodnie z wewnętrznymi doniesieniami, gdy przez sklepowy interkom rozlega się kod 2, ekipa sprzątająca ma przechlapane. To znak, że ktoś użył podłogi w Primarku jako swojej osobistej toalety. Tak, dobrze słyszeliście. A jeśli słyszycie dzwonek w sklepie, zwróćcie uwagę, ile razy wybrzmiał. Dwa dzwonki zwykle oznaczają, że pracownik potrzebuje przełożonego lub kierownika. Trzy dzwonki to sygnał alarmowy, mówiący o tym, że dzieje się coś poważnego i potencjalnie niebezpiecznego. W takiej sytuacji lepiej ominąć kasę i wrócić później. Nie ma co kusić losu. Nie powinniście też ufać każdemu pracownikowi hotelu. Jasne, są uprzejmi, gościnni i rozmawiają, jakbyście byli kumplami za starych, dobrych czasów, ale za waszymi plecami mogą nazywać was brzoskwiniami. Zgadza się, brzoskwinia to gość, który jest prawdziwym wrzodem na tyłku. Kierownik to osoba, która rezerwuje pokój, ale nigdy się nie pojawia i mam nadzieję, że nigdy nie zostaniecie oznaczeni jako UG, bo to niezadowolony gość. Jeśli zdarzy wam się podsłuchać personel używający słowa duch, nie panikujcie. Nie chodzi o to, że hotel jest nawiedzony jak w leśnieniu. Mówią po prostu o kimś, kto przychodzi z ulicy, twierdząc, że ma rezerwację, choć wcale jej nie dokonał. Tak, personel hotelowy ma swój tajny żargon, który pozwala rozmawiać o gościach bez ryzyka, ale używają też bezpiecznych słów na określenie kwestii hotelowych, o których niekoniecznie musicie wiedzieć. Na przykład kod B to robaki. Mogą mówić o karaluchach, mrówkach, a nawet przerażających pluskwach. Jeśli usłyszycie ten szyfr, warto wstać z łóżka i sprawdzić, czy czasem szkodniki nie zadomowiły się u was. Jeśli jesteście w Disneylandzie, zakulisowy żargon jest niemal tak samo fascynujący jak sama wycieczka. Jest na przykład coś takiego jak 101. Nie, to nie numer klasy. Kiedy coś otrzymuje etykietę 101, to znak, że jest zepsute lub zamknięte. Jeśli wasza ulubiona atrakcja nie działa, możecie zwalić winę na 101. Powiedzmy, że dobrze się bawicie na Space Mountain i nagle wszystko się zatrzymuje, jakby ktoś wcisnął hamulec, bo znikąd przed maską auta pojawiła się wiewiórka. Wtedy mówi się e-stop od emergency stop. A teraz zrobi się ohydnie. Kod V oznacza, że ktoś właśnie wyrzucił swoje czurosy, a bałagan należy jak najszybciej posprzątać. Jest też kod H. O, rany, naprawdę nie chcecie tego słuchać. To sygnał, że ktoś zostawił, powiedzmy, magiczną niespodziankę gdzieś w parku. Tak, gość zrobił dwójkę z dala od toalety. O nie. Nawet w najszczęśliwszym miejscu na Ziemi może panować bałagan, dlatego pracownicy mają tajne kody do spraw osobistych. Na przykład ROS, co oznacza zwolnienie z obowiązków służbowych. Jest to specjalna przepustka pozwalająca na wcześniejsze udanie się do domu, gdy pracownik czuje się zbyt chory, żeby dalej uczestniczyć w zabawach z myszką Miki. Wyruszyliście w rejs, co? Super! Ale potem słyszycie, jak ktoś mówi, że mama Gajo dostał banana. Powinniście się martwić? Nie, ale ktoś inny powinien. Mama Gajo to slangowe określenie członka z załogi statku wycieczkowego, który dobija się lub relaksuje w swojej kabinie, podczas gdy powinien pracować. A banan zdecydowanie nie oznacza, że ktoś ma ochotę na owocowy smoothie. Jeśli członek załogi narozrabia i dostanie wykład od szefa, mówi się, że dostał banana. W
ciągu ostatnich kilku lat niektórzy pracownicy statków wycieczkowych ujawnili wszystkie tajne słowa używane przez załogę, zatem możecie pobawić się w tajnych agentów podczas następnych wakacji na morzu. Jeśli na przykład pracownik wygląda, jakby miał ciężki dzień, będziecie wiedzieli, że prawdopodobnie jest kaput, co jest określeniem na całkowite wyczerpanie. Załoga ma również tajne kody na wypadek sytuacji awaryjnych. Alfa oznacza, że gdzieś występuje problem zdrowotny, a Bravo to pożar na pokładzie. Najbardziej trzeba jednak uważać na terminy takie jak Echo i Oscar. Echo jest używane, gdy statek zaczyna dryfować, a Oscar oznacza, że ktoś wypadł za burtę. Kiedy pracownik restauracji mówi 86, aby nie odnosiło się to do waszego ulubionego dania, liczba ta jest tajnym kodem informującym, że czegoś zabrakło, co oznacza, że dana pozycja musi zostać tymczasowo usunięta z karty. Na przykład jeśli we włoskiej restauracji nie ma akurat gnocchi, prawdopodobnie usłyszycie 86 gnocchi. Litery BOH to Back of House. To tam dzieje się cała zakulisowa magia. Kucharze przygotowujący posiłki, pomocnicy i sam szef kuchni spędzają tam czas. To tyły restauracji, ale także magazyn. Natomiast FOH, Front of House, to miejsce, gdzie znajdują się klienci, a pracownicy FOH to zazwyczaj kelnerzy. Jeśli usłyszycie słowo ogień dochodzące z kuchni, nie musicie się stresować. To tylko słówko szefa kuchni oznaczające czas ugotować to danie. A jeśli krzyczą ręce, to sygnał, że pilnie potrzebują każdej dostępnej pary rąk kelnerów do pomocy w roznoszeniu gorących posiłków do stołów. Hej, czas uszczęśliwić głodnych gości. Złamy kod, który przyda wam się podczas seansu serialu The Bear. Kojarzycie, jak w tych wszystkich intensywnych scenach kuchennych powtarzają frazę all day? To nie jest jakaś dziwna kulinarna mantra, to sposób, w jaki personel śledzi zamówienia. Zamiast wymieniać każde pojedyncze zamówienie na danie, po prostu je sumują i mówią all day, co oznacza wszystko razem, i używają go na końcu zdań, tak jakby mówili over przez walkie-talkie. Jeśli coś niebezpiecznego dzieje się wewnątrz restauracji, personel może liczyć na policję. Nawiasem mówiąc, oni również mają swój własny zestaw tajnych sformułowań i żargonu. Na przykład gracz odnosi się do podejrzanego, a królik to ktoś, kto ucieka przed policją. Termin wrotki oznacza unikanie kłopotów. Na przykład jeśli świadek nie pojawi się na rozprawie, ktoś może robić wrotki od zarzutów. Jednak większość kodów policyjnych ma postać numeryczną i jest przesyłana przez radio. Na przykład 1010 oznacza, że funkcjonariusz jest poza służbą, z kolei 1065 odnosi się do zaginionej osoby. Miejmy nadzieję, że kod 1000 nigdy nie zostanie wypowiedziany. Oznacza to, że właśnie rozbił się samolot. Ochrany. Przykro mi, że muszę was rozczarować, ale kiedy stewardesy wspominają Tom Cruise w samolocie, nie oznacza to, że gwiazda Mission Impossible będzie lecieć z wami. Jest to kod, którego zwykle używają pracownicy linii lotniczych. Pomaga personelowi rozróżnić, który z identycznych dzbanków na wózku zawiera kawę, a który herbatę. Mogą więc powiedzieć: herbata Tom jest w dzbanku po lewej stronie wózka, kawa Cruise jest w dzbanku po prawej. Natomiast sformułowanie Jim Wilson w samolocie nie jest dobrym omenem, a załoga na pewno nie woła imienia któregoś z pasażerów. Jim Wilson to tajny kod do rozmowy o zmarłej osobie bez zwracania na siebie uwagi. Czy nam się to podoba, czy nie, samoloty mogą przewozić zmarłe osoby, ale oczywiście nie siedzimy z nimi w kabinie. Tego rodzaju kody pomagają załodze zachować spokój i porządek, ponieważ wszyscy wiemy, że panika na wysokości 10 tysięcy metrów nie jest pożądana. Niektóre szyfry są dość proste, mianowicie kieszeń powietrzna, to oznacza turbulencje, kabina załogi to samo co kokpit, a sprzęt odnosi się do samego samolotu. Są też mniej przyjemne kody, takie jak niebieski sok, który oznacza, że w samolocie jest woda toaletowa. Ale zabawa. Skoro przy tym jesteśmy, istnieje pewna mała gra, w którą grają stewardesy, aby ożywić atmosferę. Nazywa się Znajdź Boba i zasadniczo polega na wskazaniu najbardziej atrakcyjnego pasażera w samolocie. I nazywają najlepiej wyglądającą osobę Bobem przez całą podróż. Jeśli mają trudności z dostrzeżeniem Boba, bo na przykład pasażer śpi lub jego twarz jest zakryta, używają zamiast tego wyrażenia Cheerio. Kiedy więc ten śpiący pasażer wysiada z samolotu, załoga może powiedzieć do siebie Cheerio, sygnalizując, że ten ktoś im się podoba.
Programowanie wielu osobom przypomina jeden wielki tajny kod. Co więcej, z całym tym technicznym żargonem specjaliści IT czasami dodają własne żarty do tej chaotycznej mieszanki, czyniąc komunikację jeszcze bardziej zagmatwaną, ale pomożemy Wam. Czasami mówią EEOC, termin ten oznacza Equipment Exceeds Operator Capabilities. Tłumaczenie, sprzęt jest mądrzejszy od użytkownika. Dałć. Dalej mamy ESTO, co oznacza sprzęt mądrzejszy od użytkownika. Tak, to w zasadzie to samo, a zatem komputer gra już w szachy, podczas gdy jego właściciel nadal głowi się nad warcabami. Informatycy potrafią być brutalni, ale hej, mają tyle na głowie. Następnym razem, gdy zawiesi Wam się ekran lub drukarka przestanie działać, może to być klasyczny przypadek PEPKAC, czyli problem występuje między klawiaturą a krzesłem. Uwaga, spoiler, to prawdopodobnie Ty, ja i w zasadzie wszyscy inni na świecie, którzy nie są czarodziejami technologii, a więc jeśli zastanawiacie się nad kwestiami technicznymi i słyszycie kod PEPKAC, to znak, że to Wy jesteście problemem, ale to właściwie dobra wiadomość, bo komputer można uratować. Inną grupą, która stosuje tajemniczy język, są zawodowi karciarze. Dopiero zaczynacie grać w pokera? Cóż, musicie nauczyć się kilku prostych słów. Blef to sytuacja, w której zachowujecie się, jakbyście mieli wygrywające rozdanie, a tak naprawdę macie parę dwójek. Check to pokerowy sposób na powiedzenie, że podoba Wam się aktualna sytuacja i chcecie zobaczyć, na czym stoicie. Flop to moment, w którym na stół wykładane są trzy karty, a wszyscy albo wiwatują, albo wzdychają. Ale pokerowi profesjonaliści lubią trzymać niektóre rzeczy w tajemnicy i mają pewien zaawansowany żargon, który wolą zachować tylko dla siebie. Na przykład można usłyszeć, jak ktoś nazywa innego gracza rybą. Ryba to słaby zawodnik, zwykle tracący żetony szybciej niż dziecko w sklepie ze słodyczami. Jest też osioł, osoba podejmująca tak złe decyzje, że można się zastanawiać, czy gra w pokera, czy po prostu rzuca żetonami bez pomysłu. Mogą też nazwać Was wielorybem. Nie, nie chodzi o Mobiego Dicka, ale o gracza robiącego ogromne, lekkomyślne zakłady, jakby miał nieograniczone środki. Zaufajcie mi, następnym razem, gdy będziecie siedzieć przy stole pokerowym, używanie tych określeń sprawi, że będziecie wyglądać jak profesjonaliści, a nie ktoś, kto dopiero nauczył się tasować.